Norwegowie wygrali w tym sezonie 9. No tak, ale co ciekawe, punkty zdobywało tylko 8 Norwegów w tym sezonie. Nie jest to jakaś imponująca liczba, ale jeszcze gorzej wygląda sytuacja u Niemców w tym sezonie, chociaż mają już za sobą swoje domowe konkursy w ramach turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie i w Garmisch, gdzie mogli wystawić grupę krajową, łącznie 12 zawodników, a tylko 7 Niemców w tym sezonie zdobywało punkty do Pucharu Świata. Wydaje się, że jednak jest mały kryzys i tutaj Stefan Horngacher będzie musiał jakoś ten problem rozwiązać, bo już za niespełna miesiąc w Oberstdorfie Mistrzostwa Świata, Niemcy będą gospodarzem, no i tam na pewno będą chcieli powalczyć o medale. No i broni tytułu Eisenbichler, a wicemistrzem przecież na poprzednich był Geiger, wygrali dubletem na Bergizel u siebie. Spodziewaliby się wyników podobnych, ale nic dwa razy się nie zdarza. No ale tymczasem mamy zielone światło dla Estończyka Artiego Aigro. Trzecia próba już zakończona powodzeniem. Popatrzmy zatem w takie nietypowe ujęcie kamera na dronie. No i zupełnie nieźle poradził sobie Aigro po tej długiej przerwie. Nie zdekoncentrowało go to długie oczekiwanie na skok. 125 metrów. No to druga odległość jak na razie tego konkursu. Taki sam wynik uzyskał Czestmir Korzyszek, który aktualnie jest czwarty. Ale podczas skoku Artiego Aigro wiatr wiał z tyłu z siłą 0,7 m na sekundę, a zatem prawie 10 dodanych punktów powoduje, że on jest gorszy jak na razie tylko od Simona.